Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Strasznie się cieszymy, że jest Was tak dużo. Jesteśmy trochę w ogóle zaskoczone chyba wszystkie. Wszystkie trzy o krótkich imionach, Iza, Ula i Ewa. Tak, bo mi się wydaje, że to, że Państwo w ogóle przyszliście tutaj i chcecie rozmawiać i chcecie słuchać o ilustracji, to już to jest pierwszy symptom tego, że co się zmieniło od 10 lat w Polsce. 10 lat temu jeszcze moim zdaniem nie do pomyślenia było takie spotkanie. I w takim miejscu. Ale może tak, może zaczniemy rzeczywiście od prezentacji naszych gości. Ja się nazywam Izabela Kaluta, pracuję w Instytucie Książki i zaczynam tak po starszeństwie chyba. Ewa Stjasny, ilustratorka, wydawczyni, pomysłodawczyni. Co mam o tobie powiedzieć? Nie, to wystarczy, ja bardzo dziękuję. Dwie siostry, wydawnictwo Dwie Siostry. Ja tu reprezentuję wydawnictwo Dwie Siostry, ale na szczęście tutaj wspiera mnie Jadzia. Jadzia twierdzi, że zaraz wychodzi, ale Jadzia jest dla wydawnictwa też bardzo ważną osobą, czyli drugą z trzech sióstr, bo dwie siostry są trzy, o czym być może Państwo wiecie. Trzecią siostrą jest Joasia Rzyska. Urszula Ula Palusińska, młoda ilustratorka, laureatka najważniejszego wyróżnienia w świecie książki dziecięcej Bologna Ragazzi Award 2014 w dziedzinie non-fiction za książkę Mein Aleph Base. Niebieska książka tutaj leżąca. Jakie jeszcze, Ula, masz na swoim koncie nagrody? Bo to nie jest jedyna nagroda, która ci się za tę książkę przydarzyła. Tak się mówi? Tak. O, tak się mówi. Drugie miejsce w European Ed Awards. Już nie pamiętam, jak European Design Awards. Wyróżnienie na Biennale Ilustracji w Lizbonie. I wyróżnienie w koreańskim konkursie Nami Island i wyróżnienie w książce roku sekcji IBBY polskiej. I to wszystko za tą jedną książkę. Tak. A Staraszka poza tym jest. Też jeszcze jakieś inne nagrody, wyróżnienia? Książkowe? Nie książkowe. Ilustratorskie. Nie, to jest właśnie moja stara szkapa, ta książka, aha, którą zajechałam do końca na tyle, na ile byłam w stanie. I w zasadzie teraz niedawno u dwóch sióstr wydałam kolejną książkę i to była pierwsza od czasów Mein Aleph Base. Okay. Co robi ilustracja? Zadajemy taki piękny, bardzo szeroko zakrojone pytanie. Natomiast na pewno nie jest dla Państwa tajemnicą, że będziemy rozmawiać głównie o książkach, o ilustracji, o książkach dla dzieci, o ilustracji dla dzieci. Chociaż mam nadzieję, że Ula, pokazując swoje prace na końcu naszej dyskusji, coś tam pokaże jeszcze innego, co sama robi. Więc co robi ilustracja? Ja pozwolę sobie na taki krótki właściwie żart. Polska była w tym roku, w marcu, gościem honorowym, tak zwanym Market Focusem, na targach książki w Londynie. Można to komunikować tak, ale co robi ilustracja? Ilustracja robi, że wygląda to, że może ten komunikat wyglądać tak. Na targach ten komunikat wygląda chyba jeszcze lepiej, bo wyglądał tak. Nie było naprawdę chyba żadnej osoby, która byłaby w hali Olimpii, która nie zauważyłaby tego wielkiego baneru z ilustracjami Gosi Herby, zrobionymi specjalnie na potrzeby tego projektu. Gośćmi dla British Council, z którym współorganizowaliśmy program kulturalny towarzyszący temu
wydarzeniu, targom książki. Było oczywiste, że ilustracja w Polsce jest tak ważną, tak ważnym kawałkiem rynku książki, że pośród 10 autorów zdecydowali Anglicy, że chcą mieć dwójkę, a właściwie trójkę ilustratorów. I byli to Mizielińscy, którzy, jak widać, coś tam nam na stoisku narysowali. Było to duże wydarzenie, ten rysunek. Drugą, a właściwie trzecią ilustratorką była Marta Ignerska. Nie znalazłam żadnego zdjęcia z targów, z jej warsztatów. Strasznie za to Państwa przepraszam, no ale właśnie było to tak. No ale może już porzucając ten wątek londyński, chciałabym Ciebie, Ewo, i Ciebie, Ulu, zapytać, co to właściwie dla Was jest ilustracja? Czy jaką rolę ilustracja pełni w książce, nie tylko w książce, czy to jest tylko i wyłącznie coś, co musi dopełniać tekst, czy jest jakimś takim zupełnie odrębnym przekazem? Jak to jest? Ja mogę odpowiedzieć tak. Jako wydawca. Tak, jako wydawca, jako ilustratorka może nie, też. Jako wydawca najpierw odpowiem. Znaczy, dla mnie ilustracja to jest wabik. To jest takie ubranie treści, którą chcemy przekazać czytelnikowi. I to już potem od talentu, od głębi artysty, ilustratora zależy, czy zostaniemy na tym poziomie takim galanteryjnym, czyli takiego wabika, czyli ilustrowania, uprzyjemniania czytania tekstu, czy wejdziemy głębiej i ta ilustracja zrobi się dla nas jakimś, nie wiem, doznaniem artystycznym, jakimś przekazem, który dodaje coś do samego tekstu. Ale to się zdarza nie zawsze. Więc dla mnie, jako wydawcy, no to jest najważniejsze, tak? W ciągu tam paru sekund, czy to rodzice, czy dzieci muszą sięgnąć po książkę i musi ich na tyle zachwycić, że natychmiast wypływa pragnienie, żeby mieć, żeby zobaczyć, co tam dalej jest w środku. No i potem zaczyna się przygoda, tak? Przygoda i z ilustracją, i z tekstem. Jeżeli i jedno, i drugie jest na tyle mocne, że krew w żyłach zawrze, no to już jest dla wydawcy idealna sytuacja. To chyba jest jakaś ważna sprawa, bo ilustracja, bo zaczęło mi strasznie szybko bić serce, jak padło to pytanie. Ale to chyba z nerwów. Wydaje mi się, że ilustracja jest to obraz z jakąś funkcją i ta funkcja nie zawsze jest na usługach tekstu. Czasami jest to funkcja taka narracyjna albo do przekazania jakiegoś pomysłu wizualnego, jakiegoś żartu w celu wytłumaczenia czegoś. Czasami jest jakby niezbędnym elementem, jakby integralnym elementem fabuły albo w ogóle myśli, a czasami jest elementem dodanym. Jak ma się już gotowy tekst, ten tekst jest jakby taką myślą zamkniętą już, to czasami ta ilustracja tylko dopełnia, a czasami jest jakby niezbędna i integralna. A jak by było w wypadku Mine Aleph Bay? Znaczy ja spróbuję pokazywać Wam trochę tą książkę, tak zanim ona będzie w prezentacji. Mhm. A Ty, jeżeli możesz w tym czasie coś opowiedzieć właśnie o tym, jak to było tutaj. Mhm. To tutaj rzeczywiście ta ilustracja pełni jak najbardziej rolę wabika, ponieważ ta książka jest o alfabecie jidysz. Jest to alfabet, który i w ogóle język jidysz jest językiem wymierającym. Bardzo mało dzieci uczy się tego języka. Jest jakby martwy. I ta książka miała uwieść, zachęcić do nauki, do jakby takim elementem intrygującym, początkiem do nauki
Więc ona, te ilustracje, tekst jest niewielki, rymowanki są krótkie, a ilustracje musiały powodować takie zachłyśnięcie się i jakoś zaintrygować. To czy możesz jeszcze powiedzieć, jak ta książka jest używana właśnie, że jak książka, nie książka, to historię zamówienia może właśnie. To była druga z kolei z trzech książek, które zrobiłam dla Czulentu, Żydowskiego Stowarzyszenia Krakowskiego. I pierwsza książka to była ta. I to była w ogóle moja pierwsza książka, jaką zrobiłam w życiu. Popełniłam w niej chyba dużo błędów i dużo się na niej nauczyłam. Jakby to była jakaś taka pierwsza przygoda z książką. A tak, i jakby Czulent już wydał 4 książki i to jest jakiś ich pomysł wydawniczy. Wszystkie są w oparciu o język jidysz. I w drugiej kolejności właśnie przyszedł ten, te rymowanki z Joheszue Kamińskiego. I tak. I taka była historia zamówienia, a dotarłam do nich jakby po znajomości, tak jak większość zleceń moich, jakoś bardzo drogą oddolną zazwyczaj się trafia, że to są znajomi znajomych, ktoś gdzieś coś mówi, że jest taka osoba i tak też stało się z tą książką. No dobrze, ale może wróćmy do Ewy, Ewo, do twojej uwagi z początku naszego spotkania. Porozmawiajmy o tym, w jakim momencie jesteśmy, jak wygląda rynek książki ilustrowanej dzisiaj, jak to było, kiedy założyłaś swoje pierwsze wydawnictwo, bo... Ja mam taki bardzo dobry slajd, który pokazuje, jak było kiedyś, jak jest dzisiaj, tylko nie wiem, co ty tam masz dalej tych obrazków. Dalej mam trochę ilustratorów, takich znanych, lubianych, wydawanych. No dobra, to ja opowiem, a potem najwyżej te zdjęcia pokażę. No, 10, nie, no nawet więcej, tak, ze 12-14 lat temu, no to było tak, że w zasadzie nijak. To wszyscy Państwo pewnie wiedzą, bo my już to opowiadamy po prostu już od kilku dobrych lat, jak to było beznadziejnie, jak w tych 90-tych latach to taka była posucha, jak w księgarniach w zasadzie były tylko takie jakieś postdisneyowskie książki, jak w zasadzie trudno było je w ogóle nazwać książkami, bo ani nie wiadomo było, o czym one są, ani jak one wyglądają, no raczej takie... Ja wiem, miałkie, trochę kiczowate, takie, ja nawet nie pamiętam tych książek. Znaczy ja nie byłam już dzieckiem, tak? Ale nawet trudno jakoś tak znaleźć coś, co by się wyszperało w pamięci, że to było fajne. Natomiast rzeczywiście jakby było fajne to, co w moim dzieciństwie było, znaczy ja to pamiętałam, tak? Lata, książki z lat 60. Te stare jakieś tam, nasza stara tradycja ilustracji. No i ponieważ tak, lata 90. no to było takie, no to coś zrobimy, pełna energia i jakieś zachłyśnięcie się, że wolno, że coś możemy zrobić. Wyjazdy za granicę, okazywało się, że w księgarniach we Francji, w Anglii, w Niemczech, tam jest jakaś nieprawdopodobna różnorodność. Ja pamiętam, że mnie to uderzyło i sobie myślę, Jezu, jak to może być, że w księgarni są książki i rysowane ołówkiem, i malowane farbami, i nie wiem, jakieś w ogóle czarno-białe, i szare, i wyklejanki, i tak, i ta różnorodność na rynku, no to... No zaskoczyła mnie i sobie pomyślałam, no jak, dlaczego u nas, tak? Więc jeżeli ja sobie wtedy pomyślałam, dlaczego u nas tak nie ma, to znaczy, że w ogóle nie było. Więc tak mi się wydaje. I wtedy no coś wisiało w powietrzu, że coś chcieliśmy zrobić i te małe wydawnictwa jakoś powstały równolegle, zupełnie niezależnie od siebie. A że było się od czego odbić, czyli od tego, co pamiętamy z dzieciństwa, to ja myślę, że to tak jakoś szczęśliwie się wszystko potoczyło, że i ilustratorzy, artyści nabrali takiej odwagi, że w końcu mogą, że jakiś jest powiew świeżego powietrza. I teraz mamy tak, jak mamy, tak? Że wydaje się, że polska ilustracja jest
znana, uznawana, przyjmowana z otwartymi rękami, ale może to nie tylko w dziedzinie ilustracji, może wszystko, tak? Architektura teraz polska też ma oddech. Więc może to po prostu jakoś tak z czasem się, nie wiem, dobry był klimat. Ale najważniejsze, że było się od czego odbić. To powiedzmy może, jakie były te pierwsze małe wydawnictwa, które powstały. Pierwszym chyba takim wydawnictwem, które... To było Aesop, Muchomor, tak. Hokus Pokus, mhm. Dwie siostry, Wytwórnia. Mhm. I? No i potem były inne. Mhm. I Wilkoń zawsze opowiada, i to ja muszę przytoczyć, bo jego nie ma, no to on nie powie, to ja muszę. Powiedział, że to dzięki tym dziewczynom mamy tak fajnie teraz na rynku polskim. To jest bardzo miłe, że on rzeczywiście dostrzegł, bo ja pamiętam czasy, kiedy jeździłyśmy do niego, rozmawiałyśmy jakoś tam. Jedna z pierwszych naszych książek to była we współpracy z Agorą. Wydałyśmy książkę Bóg się rodzi. To był w ogóle jakiś szatański pomysł, no bo książka na święta, jakiś z dwóch etnografów z Zakopanego, tak, Krupa i Szpilka napisali tekst. No i my wymyśliłyśmy sobie, że zilustruje ją Wilkoń. No ale Wilkoń to raz, że w ogóle z nim się umówić, żeby on coś zrobił, a nie wiadomo na kiedy, a jak to a w Agorze to są terminy. Więc myśmy tam po miesiącu jeżdżenia i proszenia, a może pani Józefie coś jednak byśmy narysowali, no stanęło na tym, że on udostępnił szuflady swoje i stare swoje ilustracje i my wyłuskałyśmy stamtąd no jakieś tam ilustracje pasujące do tekstu. I to była jedna z pierwszych takich książek, jak no nie wiem, czy ona się jakoś tam wybitnie udała, no ale ona była tak, też takim przywróceniem, no... tamtych ilustracji, tych najfajniejszych. Jaka była wasza pierwsza książka? To są trzy pierwsze książki. To zależy, kto pyta. Pierwsza książka, trzy pierwsze książki. Jedna książka, nie każdy umiał się przewrócić, Tona Telegena w tłumaczeniu Jadzi Jędras. Ilustracje były moje. Czyli wydana książka metodą gospodarczą, żeby było tanio i szybko, bo no i w ogóle, żeby było, bo to nie było pieniędzy wtedy. W ogóle, jeżeli mogę coś o pieniądzach, bo w tej książce no, niedawno wydanej Źle się zgina ten łokieć jest dużo o pieniądzach. Ja się tam nie zgadzam za bardzo z tym, tam co tam napisane, ale wtedy rzeczywiście to było, znaczy no, nie chcę tutaj jojczyć, ale było strasznie. Robiło się wszystko za darmo, przez ileś lat nie było w ogóle mowy o pieniądzach. W ogóle jeżeli ktokolwiek by, moim zdaniem, znalazł się na naszym miejscu teraz z ilustratorów czy z wydawców, ludzi, którzy chcą zakładać własny biznes wtedy w naszej skórze by był, to by się popukał w głowę i odkręcił napięcie i wyszedł. Bo wtedy naprawdę było biednie i było beznadziejnie. Więc pierwsza książka to była po taniości, wszystko zrobiło. Byłyśmy same. Druga książka, Elmer. Światowy hit, światowy bestseller. Wydawało nam się, że zawojujemy świat. Nikt tego nie chciał oglądać i w ogóle hurtownie też nas wyrzucały z siedziby, no bo co wy tutaj dziewczyny z jedną książką zdziałacie. Pamiętam, jak sama nosiłam książki do zachęty. To była jeszcze książka, a nie, to jeszcze była książka Wierszyki wyssane z palca, to nieważne. No taka jedna z, no taka prosto ilustrowana, też zupełnie inaczej wyglądała niż wszystko do tej pory. Chciałam ją wstawić do księgarni w zachęcie. I pani powiedziała, proszę pani, takich książek nigdy tutaj nie było i nigdy nie będzie. Więc ja wtedy, no rzeczywiście, ja się czułam, jakby mnie ktoś wziął za habety i wyrzucił ze schodów tej zachęty. Już nie pamiętam, która to była pani, bo teraz bym do niej przyszła i jak... Może już jej tam nie ma. Przyłożyła. Teraz proszę zobaczyć, jak wyglądają księgarnie muzealne. No to... tak, druga książka, a trzecia książka... Jakaś była trzecia?
A babcia. I babcia na jabłoni. Trzecia taka pierwsza to jest babcia na jabłoni, czyli wznowienie starych mistrzów ilustracji. Ujęłyśmy to w serii właśnie mistrzowie ilustracji i babcia na jabłoni z ilustracjami Pokory, Mirosława Pokory. To takie miało być odgrzewanie tego, co my pamiętamy z dzieciństwa. Też miało być po taniości, wszystkie książki czarno-białe w środku. Też własnym sumptem, własny skład, własne tam wszystko chodzenie po tych spadkobiercach. I to, był, to, to nas postawiło trochę na nogi, bo okazało się, że sięgnięcie do sentymentów ludzkich jest no, cudowne. Pamiętam, ludzie, takie zdarzenie w Empiku, stoi pusto, nikogo, jest ta babcia na jabłoni, przychodzi facet taki ubrany w garnitur, płaszcz. Ojej, i to też tu jest. Także naprawdę to trafiło do serc. I potem, no teraz mamy 20 tytułów, trochę nam to zastopowało, bo tak jakby nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne, te stare ilustracje, czy nie. Może już młodzież się przebiła i może już nikt nie chce sięgać do tego, co było kiedyś, może już teraz lepiej do przodu patrzeć. Natomiast tamci starzy mistrzowie bardzo pomogli i odświeżyć pamięć i finansowo. Ula, na rynek książki ilustrowanej trafiłaś już właściwie w takim momencie rozkwitu, prawda? Jak sobie poradziłaś? W ogóle czy to był taki pomysł twój od początku, że będziesz ilustrować książki? Czy... Nie. Bardzo długo myślałam, że nie będę. I myślałam, że każda kolejna to jest ewenement i tylko jakieś... jakby jedna z wielu dziwnych rzeczy, które robię zawodowo i wydawało mi się, że animacja, że dalej tak poniekąd uważałem, że animacja jest tym moim medium. W pewnym momencie przyszedł przełom i zobaczyłam, że w ilustracji, w książce takiej autorskiej mogę się odnaleźć. No i tak. To było jakoś związane z tym zamówieniem konkretnym, czy to było jakoś wcześniej? Ten przełom w mojej głowie? Tak. Był związany z książką jedną, którą przyniosłam, bo pomyślałam, że jako pomoc naukowa może być właśnie przydatna. Jak byłam w Bolonii, właśnie w związku z tą książką Mine Aleph Base, trafiłam na książkę Czas Czarodziej, ona teraz została po polsku wydana. A wcześniej w Lizbonie jeszcze miałam okazję poznać ludzi, którzy robią te książki. A i teraz dwie siostry będą wydawać. Widziałam książkę o tym przechodzeniu przez... Oj, to tajemnica? Nie, to jest na stronie. To nie jest tajemnica, tylko trochę inne obrazki są. Ale super książka jest. Właśnie, bo... Tak, generał i zakazuje do mikrofonu. Na drugą stronę. Na drugą stronę, a druga strona jest... broni tej białej kartki. Do mikrofonu. Tak, i ta Planeta Tangelina ma wszystkie książki niemalże tak świetne i jest tam jakaś taka myśl, jest to czasem żart, czasem myśl, a czasem poezja. Ta książka jest dla mnie poezją i nie wiem, i zobaczyłam, że można powiedzieć coś super. Polecam tę książkę. I właśnie wtedy jakaś klapka mi się otworzyła, bo wcześniej myślałam w kategoriach właśnie tym, co Ewa mówiła, wabiku, że ilustracja pełni tę rolę wabiku i że to jest trochę taki wyścig o tą uwagę czytelnika i że to jest, myślałam, że to jest, musi być bardzo męczące, jakby żeby cały czas zaskakiwać, żeby się trochę przekrzykiwać. Dopiero jak zaczęłam czytać te książki i jakby szukać się jakby tych książek, które mnie interesują, znaczy wtedy zrozumiałam, że to nie musi być właśnie przekrzykiwanie się, tylko że można, że w tych książkach jest też treść. Wcześniej o tym nie wiedziałam. Książka Uli jest kompletnie, nie ma tutaj żadnego głosu ani przekrzykiwania. Musisz mówić do mikrofonu. Do mikrofonu, bo nic nie... Że na potwierdzenie słów Uli, książka Brzuchem do góry to jest zero przekrzykiwania się, to jest cisza, spokój i kontemplacja. Tak. To może zapowiadając takie kolejne pytanie, czyli chciałam was zapytać, czy polska ilustracja różni się czymś na tle właśnie książek międzynarodowych, a jeżeli tak, to czym?
ale może zanim dam wam chwilę czasu na zastanowienie się i przeklikamy po prostu przez to, co ja przygotowałam dla państwa, czyli taki mały alfabet polskich ilustratorów jak najbardziej współczesnych, wydawanych w Polsce i również za granicą. Zaczynamy. Od B. Od A nie znalazłam na A. Pewnie powinna być Anita Andrzejewska, ale... Jacek Ambrożewski, o którym właściwie powinnam... Tak, czyli jeszcze niech czeka dopiero świeży absolwent pracowni ilustracji Warszawskiej Akademii. Bajtlika nikomu przedstawiać nie trzeba. To już właściwie nie znalazłam polskiego wydania, dlatego to jest obrazek już z wydawnictwa francuskiego. Oj, i teraz zrobiłam coś złego, przed czym mnie właśnie ostrzegał pan. Nie, o. Dobrze. Bogucka, Katarzyna Bogucka. Nowa książka. Iwona Chmielewska. Ola Cieślak, Joanna Koncecho, Zosia Dzierżawska, Agata Dudek, Emilia Dziubak, Piotr Fonfrowicz, Górowska. Tu zatrzymałam się na chwilę, bo tak, Górowska tę lokomotywę robiła kilkakrotnie. Ten obrazek pochodzi z książki Tuwim wiersze dla dzieci, która to książka zdobyła nagrodę w Bolonii. Natomiast jakoś się okazało, że to jest jakiś taki temat Górowskiej. I zrobiła kolejną książkę, która wygląda tak, albo jeszcze nawet i tak. Monika Hanulak, czyli Monia, czyli Smonia, o której mówiła Ewa. Smonia. Gosia Herba. Ignerska, która może tak. A może też tak. Piotr Karski, nowa chyba gwiazda dwóch sióstr. Agata Królak. Graszka Lange, nauczycielka, profesorka, nauczycielka. Inspiratorka chyba dla wielu studentów Warszawskiej Akademii, ważna bardzo postać. Mizielińscy. Marianna Oklejak. Oj, no właśnie. Joanna Olech. Paweł Pawlak. Aleksandra Płocińska. Socha. To stare obrazki. Proszę na to nie patrzeć. Proszę to jest patrzeć. Wtedy, kiedy to rzeczywiście... To jest to po taniości. Marianna Sztyma. Elżbieta Wasiuszczyńska. To było to, co mi przyszło do głowy jakoś tak z tych książek, którymi... Gdy jadę na zagraniczne targi książki, zabieram jakąś taką pakę z książkami ilustrowanymi, to są te książki, którymi się bardzo i wydawcy, i publiczność międzynarodowa interesuje. Więc stąd ten wybór. On oczywiście nie jest w żaden sposób pełny, ale jak to wybór zawsze z jakiegoś powodu został zrobiony. Więc może wróćmy do tego pytania o tę polską ilustrację. Czym to zanim odpowiemy, to ja mogę coś jeszcze pokazać, bo tutaj tak. w tym wyborze to są ilustratorzy uznani już, którzy mają swój dorobek. Gdybyśmy mogli poprosić teraz o dwa filmy,
takie animowane, z których jesteśmy dumne bardzo i one pokazują tych najmłodszych, tych, którzy jeszcze albo wydali jedną książkę, to będzie pierwszy filmik, no i to ten pierwszy to Dominika Czerniak, Kominiarz Piekarz. Musimy pokazać ten film, bo jestem bardzo z niego dumna, bo pokazuje i tradycję polskiej i ilustracji, i filmu animowanego w jednym i w ogóle to jesteśmy zachwycone. Drugi filmik to będzie film z drugiej edycji naszego konkursu Jasnowidze i tam ujęliśmy w taki może dowcipny sposób uczestników tego konkursu, no to też możecie Państwo tak plastycznie zobaczyć, co oni robią, co to za ludzie. To poprosimy. Na początku był wielki wybuch i powstało niebo i morze i lądy i rośliny i ryby, w tym rekiny, dużo rekinów i zwierzęta lądowe i zwierzaki-pysiaki. A kiedy małpy zeszły z drzew i żółwie wypłynęły w morze, pojawił się człowiek i dzień wolny od pracy. Ludzie zaczęli mówić różnymi językami. Jedni gwarą, inni mową ptaków. Wynaleźli cyfry i litery, pridumali bukwy i zaczęli zapisywać słowa. Najpierw spisali swoje prawa, potem listy zakupów. Żyli, rozmnażali się, budowali domy i miasta, mieli psy. Chodzili do szkoły, uprawiali sporty, grali jazz, robili orła na śniegu, patrzyli w gwiazdy i chodzili na działkę. I tak jest do dziś. Ale pewnej nocy, gdy zapieje błękitny kur, a biały i czarny królik zetkną się ogonkami, ludzi ogarnie obłęd. Zaczną biegać w tej z powrotem z plastikowymi torebkami na głowach i kąpać się w modyfikowanych genetycznie arbuzach. Zwierzęta będą obserwować ich ze zdziwieniem i naradzać się potajemnie, aż stwierdzą, że coś trzeba z tym zrobić. Pewien bardzo uczony szczur wyczyta w starej księdze, że narodzi się ktoś, kto uratuje świat. Bohater o dwóch żołądkach i świecących stopach. Gdzie go szukać? Zapyta pewien mrówkojad. W namiocie pod grojącymi drzewami, odpowie szczur. Wszyscy zaczną szukać. Myszy i zające, ptaki, trole, tynkole, a nawet ślimaki bez skorupek. W zamieszaniu szajka niedźwiedzi ukradnie noc. Zapanuje wieczna jasność, w której trudno będzie zachować konspirację. Trzeba będzie stosować kamuflaż, bo szaleni ludzie nie cofną się przed niczym. Czy uda się uratować świat? Tego nie wiadomo. Ale jedno jest pewne. 10 minut to długo, kiedy bardzo chce ci się siku. To mówią jasnowidze w wielkiej, zbiorowej przepowiedni. Nie wiem, czy można z tego filmu jakby zanalizować, co dzieje się w polskiej ilustracji teraz, tym bardziej, że kilka prac było niepolskich. No, ale nadesłanych na polski konkurs. Ale nadesłanych na polski konkurs, więc tak. Chyba nieprzypadkowo. Tak. Możemy teraz migać tymi kolejnymi slajdami. To będzie łatwiej opowiadać, bo mi się wydaje, że, znaczy tak, ja nie jestem naukowcem i trudno analizować. Ja mogę tylko analizować tak, jak my sobie analizujemy w wydawnictwie po swojemu, czyli wybieramy
jakiś taki klucz tych ilustratorów polskich i tej ilustracji takiej, która nam się podoba. O, tutaj mówiłam o tym slajdzie, który pokazuje, jak wyglądał rynek książki kiedyś, a jak teraz. Tak? Znaczy kiedyś w sensie, jaka była zapaść, a teraz urósł w stosunku do tego, co było. Książek. Tak, znaczy ja nie sięgam pamięcią, to tam, nie wiem, 57 roku, kiedy Bohdan Butenko narysował Maluśkiewicza, ale tak, zmieniło się w możliwości wszystko. To są te odgrzebane rzeczy i to są te prace, od których można było się odbić. I tak układałam te obrazki, które mi tak przyszły do głowy i wydaje mi się, że jak popatrzymy, to jest jakiś rys polskiej ilustracji. Ona jest jakaś taka skrótowa, plakatowa, z krwi i kości, dowcipna, z przeskokiem, z inteligencją niesłychaną, błyskotliwa, nieprzegadana, umowna, wymagająca od autorów, od czytelników własnej wyobraźni, to Jacek Ambrożewski. To książka będzie o Chinach niedługo. To ja napisałam. Tak, bo to wszystko po znajomości. Tak, tam to się zapodziało, tamten slajd to nie tutaj. Więc ta taka dobitność jakoś tej ilustracji, jakaś taka synteza, jakaś prostota, to wszystko moim zdaniem z tej tradycji, nawet jeżeli trochę już tak bardziej do dzieci, to też to jest jakiś dowcip, no jakaś inteligencja. Nie wiem, jakie jeszcze przymiotniki mogą przyjść tutaj nam. O, mamy to, ten sam slajd, to nam się chyba te facety podobają. Tutaj trzeba tatuaże rysować. No coś takiego silnego, coś takiego całościowego, coś takiego, że to nie jest takie rozmemłane, że jest w tej ilustracji naszym zdaniem. I ta ilustracja się dzięki temu chyba taka jest odważna i energetyczna i trafia do dzieci. I dobrze się sprzedaje. Drugi taki rys w tej też współczesnej ilustracji jest też moim zdaniem ciągnie z tradycji, tak? Z takiej nieoczywistości kompletnej, takiej nonszalancji, takiej, że tutaj ilustracje Lenicy do Klechce Zamowych Leśmiana wcale nie były oczywiste i wcale nie były takie proste i w zasadzie były kompletnie, nie wiem czy kompletnie, ale bardzo od czapy, takie zupełnie nonszalanckie i to też polscy ilustratorzy kultywują z powodzeniem. To była taka książka kulinarna, to były ciasteczka. Agata Królak robiła i to był jej dyplom i jak przyszło to się zachwyciłyśmy właśnie tym, no, że to jest takie luźne, takie swobodne i takie nieoczywiste i takie, że jakby komuś, nie wiem, pokazać, to może by się najpierw zastanowił, czy to w ogóle jest do wydania. Tak samo jak ilustracja o Oli Cieślak. Czyli takie bardzo artystyczne, tak? Tamte graficzne i takie, tak jak Butenko, on z jednej strony reprezentował taki skrót myślowy, ale było to bardzo takie do dzieci. Dzieci to bardzo szybko rozumiały. Druga strona tej polskiej ilustracji wydaje mi się, że taka bardziej już odchodząca od tych takich takiej zwartości, czyli tak bardziej za, moim zdaniem, za Lenicą, taka rozumiała.
bardziej artystyczna i taka już, że te wodze fantazji artystom się już wylewają wszędzie, tak jak tutaj Ambrożeskiemu, że już wszystko wolno. I ta część, te ilustracje takie bardziej artystyczne, to już wydawcy mają z tym problem, to już robimy dla, no nie wiem, dla rozwoju intelektualnego, może nie wszystkich, ale dla naszej satysfakcji. Tutaj też jest taka fajna młoda dziewczyna, Rita Kaczmarska, no to o niej też myślę, że jeszcze będzie głośno. Też to są karty do układania, tu się układa miasto. I te karty do końca do siebie nie pasują. To nie jest tak, że linia wpada w linię. Tych kart jest już tam, nie pamiętam, 20 chyba, 4. Można, one są dwustronnie i można układać zupełnie w jakiś... Dowolnych konfiguracjach, ale też z tego nie wynika żadna oczywistość i żadna konsekwencja. Także to jest właśnie ten drugi taki, myślę, jakiś taki artystyczny bardziej rys. I jest jeszcze, moim zdaniem, trzecia taka jakaś noga, której ja osobiście do końca nie czuję, ale i ona, myślę, jest bliższa zachodniej jakiejś takiej szkole, nie wiem, tak myślę, tak sobie to wykombinowałam, że tu jest bardziej taki po prostu ilustracja. Mizielińscy, tak. Znaczy, jeżeli mogę jeszcze dokończyć te moje obrazki, to tak, mamy ci polscy ilustratorzy jakby szturmem zdobyli Bolonię, czyli to miejsce, gdzie się skupia samo serce ilustracji światowej. Oczywiście na początku to był Tuwim, wytwórni z ilustracjami ilustratorek z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. I tak sobie wtedy pomyślałam, jak jeszcze nie było wiadomo, że to tak wszystko się fajnie rozwinie, tak sobie pomyślałam, oczywiście z zazdrości, bo to same były dziewczyny i one takie były wtedy fantastyczne i zdobyły nagrodę i w ogóle. I tak sobie pomyślałam, no dobra, one dostały tą nagrodę, ale tak naprawdę równolegle ta nagroda to była nagroda dla Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dla tych profesorów, którzy wykształcili, ja przepraszam, inne miasta, bo do końca nie znam tych ośrodków i też z tego, jacy ilustratorzy przychodzą z innych miast, z Poznania, czy z Krakowa, czy nie wiem, tam z Wrocławia, oni są jacyś inni. Nie pejoratywnie mówię tutaj. Ula na przykład jest. I to jest coś innego, tak? I Warszawska Akademia, żeby nie wiem co, no, wykształciła taki sposób prowadzenia ilustratorów i bardzo warsztat jest idealny i oni są wyszkoleni do stworzenia książki całościowo, nie tylko ilustracji, ale myślenie o książce od początku do końca. Więc sobie myślałam, że ta nagroda tamta to była też dla dziewczyn, ale też dla tego nurtu ilustracji polskiej, które przez te lata posuchy te korzenie i te tradycje uchowały się tam w tej akademii w Warszawie, tak myślę. Czyli... Ale potem stała się rzecz śmieszna w kontekście tego, co mówisz, bo druga część jakby tomu Polska poezja tradycyjna, czyli Brzechwa dzieciom, zrobiona właśnie przez tych twórców, przez tych profesorów, nie została w ogóle w żaden sposób. No nie, bo drugi raz nie da się tego samego nagrodzić, tak? Nie, no to był ewidentnie... oni powinni to zrobić najpierw, to by pewnie dostali tą nagrodę. Tamto się rządziło innymi prawami. W stosunku do tego, co się działo w Bolonii, ta książka była świeża, tak? Bo wtedy, jak Tuwim dostał nagrodę, to wydaje mi się, że królowały francuskie ilustracje i Francja była takim krajem, gdzie to wzór był, tak? A potem się okazało, że
I Mizielińscy dostali nagrodę. Tylko że te nagrody, to one się nie do końca sprzedają. No właśnie, o to chciałam zapytać. Czy w ogóle nagrody coś załatwiają? O, Tuty pogryzmął, Bajtlika, też nagroda. I książka do zrobienia Oli Cieślak. Też, znaczy nagroda, to są wyróżnienia, to nie są te główne nagrody. No to są bardzo artystyczne książki i bardzo takie fajne, inteligentne i energetyczne, ale i one się sprzedają, ale to nie są to nie są drzwi do sławy, to tak, ale do takiego, ja wiem, do tego, żeby dalej to robić, do sukcesu takiego finansowego, to nie. Ale to mi się wydaje, że to chyba tak musi być, no nie wiem, bo mapy, gdzie ogromny sukces, tak? 3 miliony sprzedanych egzemplarzy na świecie. Ja już nawet nie wiem, Jadzia jest jeszcze czy poszła? O, wyszła. Ona wie, ile tych języków jest, bo mi to się już troi, dwoi. 34, takie jakieś ilości. Te miliony też nam się w pewnym momencie już pomyliły. Naprawdę ogromny, spektakularny sukces. I ta książka ani w Polsce, polska sekcja IBY zupełnie nie zauważyła, ani Bolonia zupełnie nie zauważyła. No, niewiele tych nagród miała, a taki sukces, a tak przemówiła do dzieci. I wykreowała modę na tak, to są takie te slajdy z gatunku jesteśmy dumni. Tutaj nam czytelnicy przysyłali zdjęcia z różnych księgarni w całym świecie. Gdzie te mapy widzieli na witrynach księgarskich. Najpiękniej to ujął Piotr Majorczyk, Krakus, który opowiadał właśnie nam też, że spotkał mapy w jakiejś tam księgarni, już nie wiem, na końcu świata i powiedział tak, zobaczyłem te mapy i pomyślałem sobie, ja też jestem Polakiem. I to było rzeczywiście tu dziękujemy Mizielińskim, bo rzeczywiście my też jesteśmy Polakami. Ale to nie tylko to. Tak tu sprytny wydawca pomyślał sobie, no jak mapy miały taki sukces, to może zrobimy kolejną książkę, która też będzie miała sukces. I rzeczywiście trzy głowy damskie nie są takie głupie i miały sukces pod ziemią, pod wodą. Potem do tego dołączyły pszczoły Piotrka Sochy i to jest, on też nie kryje się z tą informacją, to jest jego trzecia książka w życiu, ale taka pierwsza, duża, która jakby otworzyła mu oczy na, no nie wiem, albo no na książkę, chociaż przecież Ustannego kończył ilustrację, potem była ta ilustracja prasowa. No nie, ale to dobra, no też sukces. I tu wpływ Polaków na rynek. Mapy pod ziemią, pod wodą, pszczoły. No i okazało się, że inni wydawcy poszli za ciosem i teraz jest mnóstwo wydań, mnóstwo książek o różnej tematyce, różne tytuły, różni ilustratorzy w różnych wydawnictwach, tego samego formatu, z podobną ilością stron, też książki popularno-naukowe i jakoś tak się szybko ta strona już taka wydawnicza, finansowa, modowa. Tutaj mieliśmy jako Polska duży wpływ na rynek książek dziecięcych. Co się wydarzyło? To nie jest polska już książka, ale takich jest już teraz dużo. Tak.
to ja tak o tej polskiej ilustracji cały czas mówiłam. Tak, o jej cechach wyróżniających. Czy Ula, czy jakoś chciałabyś dodać coś do tego? Co ty myślisz, jak ty się odnalazłaś w tej tradycji? Bo właśnie wydaje mi się, że... Czyli moje przemyślenia są takie, ale nie wiem, może źle na to patrzę, bo patrzę przez soczewkę internetu, bo patrząc przez soczewkę internetu mam wrażenie, że jakby jesteśmy teraz w globalnej wiosce i to naprawdę jest wszystko wymieszane. I też można dokonać z polskiej ilustracji takiego wyboru, który będzie dowodził temu, że idziemy tą świetną polską tradycją. I można też dokonać takiego wyboru, który będzie pokazywał, że idziemy świetną drogą, ale która się totalnie od tego odcina i jest jakby całkiem innym trendem. I tak samo w tych zagranicznych rzeczach, tym co się dzieje, te Pinteresty, to wszystko jest wypełnione świetną ilustracją. Wydaje mi się, że jest jakiś niesamowity renesans, ta ilustracja wypiera zdjęcia na wszystkich platformach. I wydaje mi się, że można też znaleźć przykłady rzeczy, które można by podpiąć pod polską sztukę plakatu i ten język skrótowy, bo wydaje mi się, że ten język się strasznie rozwija, jest coraz większa tolerancja też na skrótowe myślenie, na syntezę. I no i tak właśnie wydaje mi się, że ale nie wiem, może... Ja powiedziałam, że ja nie jestem naukowcem swoje zdanie. Ja też oczywiście nie jestem. A poza tym może trochę przebija przeze mnie taki ten... Patriotyzm. Nie patriotyzm, nie. Wydawca to jest też taki trochę spekulant. Ale czy sądzicie, bo przede wszystkim właśnie to jest niesamowite, że tych książek, ilustracji, ilustratorów jest taka masa. Czy jest jeszcze miejsce dla nowych ludzi i jak ci nowi ludzie mają się przebić do wydawców? Jak do was trafiają, Ewa, nowi autorzy? Ja przez konkurs? Tylko, czy nie? Nie, czy przychodzą, pukają? Nie, tu będzie, żeby się utrwalało to logo. Raz na dwa lata? Raz tak? na dwa lata, konkurs, tak. Znaczy, to jest też tak globalna wioska. Może to nie tak, to wszyscy czerpią też inspiracje wzajemne. I tak naprawdę ten nasz konkurs powstał po tym, jak byłam w Lizbonie. Miałam zaszczyt zasiadać w jury Ilustrarte. I Ula wtedy dostała wyróżnienie, ale to nie było po znajomości, bo ja byłam przekonana, że to jest jakaś ilustratorka z Ameryki, polskiego pochodzenia i zrobiła litery jakieś tam. Naprawdę, słowo daję. To jest dowodem na moją teorię globalnej wioski. Tak, możliwe. I tak, zobaczywszy, co się tam dzieje, jak się taki konkurs organizuje, no, pomyślałyśmy sobie, że może warto tutaj, już jesteśmy na tyle silne, że możemy ten konkurs zorganizować, że będzie to jakiś tam zastrzyk, impuls do tego, żeby młodzi ilustratorzy przysyłali pracę. Trochę z tego konkursu bierzemy autorów, a trochę nie, a trochę sami szukamy, a trochę się zgłaszają na taki nasz mailowy jakiś tam adres, gdzie można zgłaszać swoje prace. Ale mi to się wydaje, że jeszcze jeden jest taki problem, może to na osobne jakieś tam inne spotkanie i kto inny powinien to mówić, bo wypracowaliśmy już sobie mocną reprezentację ilustratorów, natomiast to ten konkurs pokazuje, że nie ma dobrych tekstów, nie ma dobrych autorów, a ilustratorzy z drugiej strony sami nie potrafią napisać tak książki, wymyślić fabuły. Tylko niektórzy autorzy są tacy, na przykład Ula, że potrafią wymyśleć jakąś fabułę i są rzeczywiście twórcami tej książki od początku do końca. Ale to jest jakby inna rzecz. Także gdzie się można tego nauczyć? Czy tym miejscem też jest akademia? Czy akademia powinna poprosić, ja z tego co pamiętam, pisarzy, na akademii to zawsze było tak jednak, że te teksty były... W pracowni ilustracji studenci brali teksty autorów.
nie pisali, rzadko kiedy ktoś chyba tworzył jakąś własną narrację. Znaczy też były takie zajęcia, też, ale tego się chyba nie uczy. Może to, nie wiem. Czy to się da nauczyć? A czy to jest pytanie, da się wszystkiego? Myślisz, że tego się da nauczyć? Myślę, że na pewno. Nie wiem, jak teraz jest na naszej uczelni, ale może Kuba Sobiński wie, czy jest dalej pracownia rysunku narracyjnego? Jest. A, no właśnie. To wydaje mi się, że ona niestety powstawała, jak ja już kończyłam akademię, ale wyobrażam sobie, bo znam ludzi, którzy ją prowadzą i widziałam takie założenia ogólne. Wydaje mi się, że to byłoby jakby świetny zaczyn na to, żeby zacząć wypuszczać ludzi, którzy mają świadomość właśnie narracji, jak prowadzić narrację, bo tego też uczymy się na animacji. I tam też ludzie rozwijają swoje umiejętności rysunkowe. I to samo można by przenieść na grunt książki. Na przykład na Akademii, wydaje mi się, że jest też mało ilustratorów z Krakowa, ponieważ u nas na Akademii jest bardziej książka jako obiekt, bardziej w stronę książki artystycznej, jednoegzemplarzowej. Mało pod kątem takim rynkowym i no takim życiowym może. Aczkolwiek bardzo ciekawe rzeczy też powstają. No i tak. A Ewo, czy mogę cię zapytać, jak to jest właśnie z pomysłami na książki? Czy jak ilustratorzy, autorzy przychodzą do was z gotowymi książkami, czy często coś wymyślacie i im zadajecie? I jaka sytuacja jest fajniejsza? Znaczy najfajniejsza to jest taka, że przychodzi autor, czy sam ilustrator, czy ilustrator z autorem i mówią: tutaj jest takie, to my zrobiliśmy, a my mówimy: ale super, i wydajemy. No to jest idealna sytuacja, ona jest od wieków. Od wieków niezmienialna sytuacja. Dlatego na przykład o te ciasteczka tutaj wykorzystaliśmy, bo to był dyplom na Akademii. To rozumiem, że Agata Królak tam miała też jakiś tam trochę profesorowie pewnie trochę tam jakby inspirowali. Więc to była fajna sytuacja, ale zwykle to tak nie jest. Pomysły są generalnie słabe, teksty literackie są beznadziejne. My dużo teraz jakby wydajemy książek popularno-naukowych, edukacyjnych, bo to jest potrzebne, to się podoba i dzieciom, i rodzicom. I mamy taką swoją ideę, że będziemy uczyć tak, kiedyś mieliśmy taki wykład, mimochodem, że tak my będziemy tą wiedzę przemycać tym dzieciom, ale żeby one się w ogóle nie zorientowały, że się czegokolwiek nauczyły. I recepta na taką książkę to jest, byle tylko nie była podobna do podręcznika szkolnego. Tu będziecie mieli chyba w Mocaku wykład na temat, jak projektować podręczniki. To kiedyś to dzieci powiedziały, to nawet moje dzieci powiedziały, przedstawiłam im, to jest moja koleżanka, no a co ona robi? No ona jest ilustratorką, a co ona ilustruje? No ona ilustruje podręczniki do szkół. No i dzieci powiedziały: a no to nie jest powód do dumy. No więc tak, no jest tych popularno, no i te książki takie popularno-naukowe, no to stosunkowo jest łatwo, tak? Wymyślamy książka o architekturze, pierwsza, tak, która u nas powstała. No to pomysł powstał w wydawnictwie. Czyli książka Domek. Książka Domek, tak. Ja rzeczywiście nie mówię ani nazwisk, ani tytułów książek, bardzo przepraszam, bo nie wszyscy wiem. Znają. Wszyscy znają. Czyli takie pszczoły, no nie, mapy Mizielińskich, to oni sami tutaj. Ale książki, czyli to są książki na zadany temat, to jest, ale popularno-naukowe, to jest łatwo. Natomiast takie książki, zróbcie coś, taką książkę, coś, nie wiem, o śmierci, o miłości, o bezdomnych psach, to tak trudno jest, to nie ma. Czasami jest dobry tekst, ale bardzo rzadko. Kiedyś taki tekst Tina Oziewicz na samym początku przysłała nam o wiadukcie kolejowym, który chciał zostać mostem nad rzeką. No i wtedy taki cudowny tekst daje się ilustratorom
i nie mamy aż takiego wyboru i takiej pewności, że damy na pewno tej osobie i ona to na pewno dobrze zilustruje. I staramy się dawać różnym, no trzem, tylko że niektórzy ilustratorzy już nie chcą robić na próbę, no bo już są sławni. No i wtedy jest problem. No i... Czyli jest miejsce dla młodych. Czyli jest miejsce dla młodych. Tu jest miejsce dla młodych, że młodzi niestety jeszcze mają... No nie mają jeszcze tego dorobku i mogą spróbować na próbę i mają taką elastyczność, że moim zdaniem, nie wiem, kiedyś tak było, że tych projektów to byli w stanie, no to ja pani pokażę, to mogę zrobić i tak zrobić, mogę i tak zrobić, i tak mogę zrobić, tak? No to już przesada jest. Wiadomo, nie można traktować ludzi że jak maszyny, ale ta elastyczność u młodych jest bardzo mile widziana, że na przykład jak wydawca prosi, żeby zrobić na próbę, to żeby się jednak zgodzić. Taka a ty, prośba. Ula, lubisz tak jak na próbę? Właśnie jak na próbę ktoś cię prosi, to się zgadzasz, czy tak niechętnie? Zgadzam. Tak. Może pooglądamy to, co ty robisz, tak? Poprosilibyśmy Uli prezentację. I z takim komentarzem autorskim oczywiście. Poczekać. Musisz tam powiedzieć, poproszę o moją... Dobrze, to zaczynam od czegoś, co w poniedziałek chyba pokazało się na mieście. To jest takie broszurowe wydanie opowiadania Michała Mądrackiego. Jest to czwarte opowiadanie wydane przez Heder i Festiwal Kultury Żydowskiej. To są opowiadania o Kazimierzu i pierwszy raz miałam okazję ilustrować coś, co ma większą ilość tekstu. I jakby, że trochę musiałam ustępować, bo to było bardzo fajne i to mi się podobało, że musiałam ustępować miejsce. Znaczy jakby dobrze to równoważyć. Że nie już musiałam się też martwić o to, że ilustracja gra pierwsze skrzypce i właśnie musi coś kogoś uwodzić. To jest brzuchem do góry. Mam nadzieję, że nie czy to jest jakiś limit pokazywanych ilustracji? Nie. Pani Ewo? Nie. Że za dużo pokażę z książki i nikt już nie kupisz? Nie. Wszyscy zobaczą mi. To bardzo szybko teraz przewinę. Wszystko to dozwolony użytek jest. To, co tutaj robimy. To jest ta właśnie zajechana kobyła. Ta książka, która bardzo mi pomogła tak naprawdę w takim zawodowym życiu. A nagrody nie pomagają. Właśnie, no gdyby nie... Nie pomagają tak finansowo, czy tak, żeby mieć nie wiadomo ile teraz... Nie wiem, dużo zleceń masz? A wyglądam. I właśnie, no jakby ten dowód tego, co dają nagrody, to jest dla Trzylęcu zrobiłam trzy książki i ta jedna, ponieważ zdobyła nagrody, ona jakoś funkcjonuje w świadomości, natomiast tamte dwie pozostałe jakby są trochę nieobecne. Inna rzecz, że z tej jestem też najbardziej zadowolona, więc w efekcie tego, to jest też efektem, bo wysyłałam ją na konkursy. A to jest animacja, która jest, znaczy animacja jako medium jest jednym moim, jest chyba moim ulubionym. To jest mój dyplom. A tutaj, ponieważ zostałam poproszona, żeby też pokazać, jak można wykorzystywać ilustrację, ponieważ pojawiło się to pytanie, czy jest jeszcze miejsce dla nowych ilustratorów, to oprócz takiej stricte ilustracji książkowej, jak już mówiłam, ta ilustracja jest wszędobylska, jest strasznie dużo też powstaje animacji i zawsze na początku, jeśli ktoś tutaj jest, kto się zastanawia nad zawodem ilustratora, czy to jest dobry pomysł, to zawsze na początku każdej animacji jest ilustrator, który jakby, to też jest jakaś odnoga, w której można się wyżyć, a animacje teraz wypełniają internet. Tutaj robiłam, znanymi twarzami robiłam rozpraszacze uwagi. I tutaj też dałam takie stricte komercyjne, no coś takiego, co nie zostało wdrożone, ale byłem zleconym storyboardem. I więc w takim świecie reklamy też jest zapotrzebowanie na ilustracje, więc też dałam coś takiego typowo komercyjnego.
I to tyle. Od kilku lat robię film animowany, który mam nadzieję, że skończę kiedyś. I mam nadzieję, że to będzie w tym roku. Co roku mówię, że to jest ten rok. Dlatego jak już moja aktywność zawodowa jest taka... taka niezbyt wydajna, ponieważ bardzo dużo poświęcam się tej realizacji. Więc tak chyba tak, jeśli chodzi o moją działalność i moje prace.